Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic i za pamięci pójdę za radą z komentarzy. Pierwsze co, udamy się do tych łebków, którzy ubijają masło, czy tam wydzielinę spełzaczy, no cokolwiek oni tam robią, wiadomo o kogo chodzi. Bo już wiem jak oderwać ich od pracy. No to nie są oni akurat. Chyba niepotrzebnie tu skręciłem, ale... Oni gdzieś tu są niedaleko. Kurczę, chociaż to chyba było jednak tam. Dobrze, przejdę już tędy. Kiedyś takie sprawy. Tu jest. Jak on się nazywał? Balkadar. Pomyślałem sobie, to na pewno jest Balkadar, ale zaraz potem przeszła mi myśl, na pewno nie. Nie mów tego, Kuba. Pierwsza myśl zawsze najlepsza, nie? Zobaczmy tutaj. O, ale dostałem. Obrażenia. Tak, oni będą gdzieś tutaj. No tam raczej nie. Hej! Hej, hej. Siemano. Co się dzieje z tym łóżkiem? To połóż się w tym. Hej, ty! Ojej. Dobrze, bez jak jesteś taki pospinany, to nie kładź się w żadnym. Idziemy dalej. Tutaj oni są. Nowicjusz. Nowicjusz. Gorim. Co za mnie? Mądra decyzja. A, mamy go. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Bal Orun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Korkaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. Spoko, tylko pytanie, czy ten Bal Orun pilnuje cię tu od 2 dni? Trochę chore, nie? O. Jest wyrodla bez jego. Śpimy. Fik. No nie ma go. Idzie. Widziałem go za plecami. Aha, idziemy. Po tego Harlocka. Harlock, to będzie pod chatą Korkaloma, nie? Nowicjusze coś broją. Gornaran. O. Prawie się spieprzyłem. Dobra. Jesteśmy na miejscu. No tak plus minus, nie? W tym obozie, gdzie by się nie było, to się jest na miejscu tak naprawdę. O kurde, teraz mnie zjedzą. Nie powinienem. Błotne węże. Jesteśmy. Mam już dość tej papryki. Zapiszę sobie, co by nie było. Ludzie zawsze gadają. No i co, Harlock? Leszczyku. Kurde. Przysyła mnie Gorim. Co? Jajco. Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Rusz dupę do roboty, albo... Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. To pa. Zwycięzca bez 2 zdań! Ha. Fortuno, dawaj zielsko. Proszę bardzo. 3 sztuki mroku północy. Tylko nie wypal wszystkiego naraz. Dzięki. Czego szukasz? A ty nie masz rudy w ogóle, co? No ja mam twoją rudę pewnie. Ha. Harlock. Znów szukasz kłopotów? Chyba ty.
No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. Przepuść mnie. Zamknij mordę. No dobra, mamy to. Myślę, że możemy pójść do tamtego łebka, powiedzieć mu, że osiągnęliśmy sukces. Lepiej się w nic nie pakować. Jeszcze zamienię słowo z kowalem Darionem. To świetnie, ale ty też nie masz rudy. O kurde. Dawaj trzy bryłki. Znajdziemy sobie innego handlarza, nie? Tam Harlock idzie. Łaskawy. Jak tam Dusty? Bez komentarza, co? No dobra. Tędy tu? Chyba nie do końca, ale... gdzieś trafimy, na pewno. Hop. Nie, tędy, dobrze, dobrze. To jest Gornaran. I oni są tutaj, za domkiem. Naturalnie. Tutaj, tak? Tak czy nie? Tak. Orientacja w terenie... Rozmawiałem z Golimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Oczywiście, dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Korkalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. Spoko. Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Módl się, aby śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. Jaki łeb, ty co? Zejdź mi z... Przecież jak oni się odezwą, to mogę z nimi rozmawiać. Co to jest za bezsens? Gorim? Zbudź się! No i co? Wreszcie ktoś się zluzował? Tak, nareszcie mogę się porządnie wyspać. Dzięki, stary. Dobranoc. Fajnie, sympatycznie. Ty, przychlast. Dobra, bez komentarza. Co mamy? Zbiory bagiennego ziela. Zaszczytne zadanie. No dobra. Coś tam Harlock ma nam do powiedzenia? Bez paniki, wygrałeś! Ha! Czyli jednak wiesz, co dla ciebie dobre! Zostaw mnie w spokoju! Przecież już idę! No, ruchy, ruchy. Okej, okay, mniejsza z tym. Co, może zamienimy słowo z Lesterem? Co by na to? Myślę, że może mieć coś do powiedzenia. Ci zbieracze to są tam, jeśli nie? Myślisz, że... Ludzie zawsze gadają. To się chyba nigdy nie skończy. Zaraz zobaczymy, co tam się da zrobić. Nowicjusz, nowicjusz, ale szumi ten wodospad. Nie powinieneś... Siema, Lester. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Zamieniam się słowo. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. Spoko. Niech śniący... O kurde, nie chciałem tak szybko zaczynać drugiego rozdziału. A...
kurczę. No dobra, niech tak będzie. Musimy z tym żyć, nie? Jednak chciałem się przejść na te bagna pomimo wszystko, wiecie, ale... No dobra, chodźmy. Tu jest ten Golas chyba. Tak. To jest Bal Nedbek. Kim jesteś? Jestem guru z obozu na bagnie. Moi słudzy mówią na mnie Bal Nedbek. Słudzy? Słudzy? Nie widzę tu żadnej służby. O, ależ oni są wszędzie. Spójrz na drzewa, jak one tańczą. Rozumiem. Cóż, chyba pójdę już dalej. Zaczekaj, mógłbyś pomóc mi przekształcić to bagno w ogromną łąkę pełną kwiatów. No ba. Może zaczniesz beze mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. cześć, co słychać? Tylko uważaj, żebyś nie skrzywdził moich kochanych drzew. Ta, on nam chyba bez kitu nie pomoże. Balor. Czołem, przysyła mnie Balorun. Mam dostarczyć do obozu zebrane przez was ziele. Świetnie. Nie będę musiał sam tego dźwigać. Nie zapomnij zajrzeć do Virana po drugiej stronie bagna, jeśli jeszcze cię tam nie było. Mhm. W przeciwnym razie dostawa będzie zbyt mała i ktoś mógłby pomyśleć, że sprzedałeś część towaru komuś innemu. Dzięki. Komu niby miałbym sprzedać to ziele? O, podsunąłem ci niezły pomysł, co? No ba. Gdybyś kogoś znał, moglibyśmy podzielić się po połowie. Cóż, znam pewnego człowieka w nowym obozie. Pewnie zainteresowałoby go nasze ziele. Ale gdyby guru złapali cię na gorącym uczynku, rzuciliby cię na pożarcie wężom. Ja o niczym nie wiem, jasne? Jak słońce. Dobra, kto to będzie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. Spoko. Myślę, że możemy zainwestować. Dobra, słuchaj. Facet nazywa się Cyfer. Znajdziesz go pewnie w karczmie na jeziorze. Bomba. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. Okej, super. Przy okazji trafiliśmy na dobry kontakt. Bezzi może zostać dealerem Cyfera. O kurde. Błotne węże. Czy bagienne? Nie, błotne chyba. Ziołka uzdrawiające. Kurde, te węże są chyba trochę szybsze niż Bezzi, nie? Tu trzeba w miarę uważać. Zawsze można je lurować do miasta. To ciekawe, czy miałbym szansę w walce z takim wężem. Będzie pewnie okazja się przekonać. Tam są ludzie. Nie, to są krwiopijce. A szczerze, to nikogo tu nie widzę. Pewnie gdzieś tam przy domkach bardziej, nie? Są. Teraz widzę. No chodźcie, paskudy. Nic z tego chyba, co? A ten niby dostaje. Mogę z mieczem podejść? Myślę,
myślałem, że jakiś problem będzie. Nie do wiary, co? Dobra. Lawirant. Mamy to. Możemy i zagadać z tymi ludźmi tam. Zbieraczami. No bo to chyba zbieracze, co? Pyk, pyk, pyk. Tam mogłoby coś być. Zaraz sobie zobaczymy. Nowicjusz, nowicjusz, Wiran. Właśnie z Wiranem mieliśmy gadać. Mam zebrać wszystko, co udało wam się zebrać do Korkaloma. I co, myślisz, że to takie łatwe? Każdy mógłby się tutaj zjawić, mówiąc, przysyła mnie Balorun. I co wtedy? Mam wydać całe ziele byle w łuczędze? Jaki masz problem? Mam lepszy pomysł. Jeśli chcesz nas przekonać, że jesteś tym, za kogo się podajesz, wyświadczysz nam drobną przysługę. Aha. Co mam zrobić? To tylko drobiazg. Praca na bagnach nie należy do najbezpieczniejszych. No i roi się tu od tych przeklętych krwiopijców. Gdyby ich tutaj nie było, nasza praca stałaby się o wiele bardziej znośna. Kapujesz? Mhm. Nie widzę już żadnych w pobliżu. Przecież widać kilka z nich w odległości nie większej niż 20 kroków. Tak łatwo się nie wywiniesz. No okej. Rozumiem. Tu nie ma żadnych. A są jakieś ziółka. O kurde, bariera. Trudno. Czyli polowanie na krwiopijce nam się jeszcze trafiło, co? No to raczej nie ma zbyt wielkiego sensu. No, a tym co? No chodź, paskudo, chodź. Okej. Nie da się go zlutować, co? Mam. Może to był ten już ostatni, który był potrzebny dla niego, bo te następne są dużo dalej. Wiran. Przecież widać tak ładnie. Chłopie, one zbagowane jakieś są, latają po całej mapie. Ojej. Dobra, będę przechodził bliżej jakiegoś, to na pewno zabiję. Co tutaj będzie? Taki bardzo ciekawy zaułek, nie? Są krwiopijce, to na pewno. Jest wąż. Jest i bariera. Wow. Nie, nic z tego. Dobra, przejdźmy na tę wysepkę. Unikaj bez i unikaj. Hoppa. Jupi.
Dobra, wyłaź z tej wody. Zaraz jajo zniosę. Wiran. Już? Przecież widać tak. Nie no, chory, chory. Pokaż mi palcem, chłopie. Co ty gadasz? Jeszcze żeby coś faktycznie było, nie? No przecież nie będę z wężami walczył, jak chodzi o krwiopijców. Co to? Serio? Dobra. Zbiórka, komary. O kurde. Bezi, walcz. Znaczy się... O kurcze pieczone, co to jest? Dobra, udało się, tak? Nie no, jest tam. Ej, idzie tu. Wiran. Już? Przecież widać tak. Co za łeb? Ej no, uczepił się ten wąż bez kitu. I lezie za mną. Oflankuję te krwiopijce. No ale to jest kolejny, nawet dwa. To trzeba jakoś inaczej. To mógł powiedzieć wprost, że chodzi mu o wszystkie krwiopijce na bagnie, nie? A nie, że tam, no wiesz, jest tutaj kilka i kurczę, trochę niemiło się tu robi. Coś tam, coś tam. Chodź tu, żuczku. Nie rób scen. Poszło. Okej. Tam są jeszcze jakieś. Nie, miałeś skoczyć. Dobra, chyba wszystko. Mam takie wrażenie. Wiran. Żadnego robala w polu widzenia. Odwaliłeś kawał solidnej roboty. No nie. Cóż, albo jesteś po naszej stronie, albo jesteś skończonym idiotą. Nikt inny nie podjąłby się takiego zadania. Ale skończony idiota nie próbowałby mnie wykiwać, co nie? Masz to wszystko, co udało nam się zebrać. Zanieś to do Korkaloma. Jakby zaczął narzekać, że to za mało, możesz mu powiedzieć, żeby sam ruszył tutaj swój zadek i przekonał się, jak ciężko musimy harować. I masz, kolego, rację. Dobra, idziemy do Korkaloma. Udało nam się zebrać wszystko, co mieli. Trochę upierdliwe zadanie, ale w sumie też nie było tak źle. Hop. No i zyskaliśmy kontakt w nowym obozieniu. Ile mamy tego ziela? 108.
Korkalon. Korkalon. Tutaj. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Gorna Drak. Tylko zachowa... Wbijamy się na górę. Zobaczymy, co na to Korkalon. W dzisiejszych czasach na nikim nie można... Siema, ochroniarz Kaloma. Czego chcesz? Szacunku trochę. Przynoszę codzienną porcję ziela. Daj mi to! A teraz zejdź mi z oczu! Bardzo jesteś miły. Czego chcę? Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania... Już o tym gadaliśmy, nie? Do zobaczenia. Obyś... No okej. Okay. Stówka wleciała. Zawsze... Jeśli myślisz, że... Tak długo jak mnie... Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Zobaczmy to, co się dzieje na bagnach. No co, chyba musimy iść do Iberiona, nie? Lepiej się do tego nie mieszać. Już nic więcej z nich nie wyciągniemy. Raczej. Lepiej się do tego nie mieszać. To się chyba nigdy nie zmieni. Od razu wiedziałem, że będę... Zatem walimy do świątyni. W czasach na nikim nie można polegać. Mam już dość tej paplaniny. Nowicjusz, nowicjusz. Hop. Baltairon. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Wpuszczą nas? Myślałem, że to się skończy teraz być dawno temu. W sumie czemu nie, tak naprawdę, nie? Pomagamy tutaj. Tutaj Korangar gdzieś jest. Tak ogólnie. Odejdź. Nie wolno ci ze mną rozmawiać. Ale ma robotyczny głos. Iberion. Witaj, mistrzu Iberionie. A. Przypominam sobie twoją twarz. No siema. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wróci. Aha. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Z przyjemnością. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. O, następny lachon. Przyniosę ci ten kamień. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. Mhm. Okej. Okay. Masz jakąś skrzynkę tu? Jest pulpit. A, jest jakaś skrzynka. No nie byłbym sobą. Ach. Dobra. Oj. Wszystko moje. Okej. Okay.
Natalia, ty też masz jakąś skrzynkę? No masz. Mamy to. No, nie najgorzej. A Shanti? A ona siedzi u siebie w pokoju. Dobra. Jak tak? To wyruszamy na poszukiwania. Co za mapę dostaliśmy? Mapa od Iberiona. O, super. Jest dokładna lokalizacja. To jest... miejsce, w którym wyszliśmy z lasu dwa odcinki temu, tak? Albo w poprzednim odcinku. Mniejsza z tym. Na tą chwilę w ogóle nieważne. W tej historii musi Talas być jednak ziarno prawdy. Siema, nie Talas. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. W tej historii musi być jednak więcej ziarno prawdy. Co się tak patrzysz? To się już więcej. Dobra, to w następnym odcinku odzyskamy kamień ogniskujący od szalonego Nyrasa. Myślałem, że to się... A tymczasem ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.